Zapraszam bardzo pana prezydenta Wojciecha Zapraszam. Proszę Państwa, przed chwilą wysłuchaliśmy pięknie, ale mocno osadzony w końcu tradycji pieśni, zaczynającej się od słów cieszy Matko Polska. Jest się z czego cieszyć. Jest się z czego cieszyć, także trudno dzisiaj w Rzeszowie, tu na Podkarpaciu, dziwić, że Polska jest coraz piękniejsza, jest coraz lepsza, coraz zamożniejsza, coraz mądrzejsza. Widać to także dzisiaj w czasie wspólnego uczestniczenia w bardzo pięknej uczestności otwarcia wspaniałego centrum poświęcenia. Centrum wymierzonego w przyszłość Polski, zrealizowanego dzięki wysiłkowi wielu, wielu ludzi, wszystkich gratuluję, dzięki inicjatywie tej rzeszowskiej, ale przecież wymierzonej w przyszłość, dobrą przyszłość Polski jako całości. Te ambitne cele, te ambitne założenia, mądre działania są dzisiaj możliwe nie tylko w sferze marzeń, ale również w sferze dokonań. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, wielkiego projektu politycznego, który daje nam ważną szansę na nadrobienie zaległości i na realizację marzeń o mocnej pozycji Polski. Każdy obszar, i w polityce, i w gospodarce, i w nauce również. To nie jest tak, że nie będziemy mieli żadnych problemów. Są pewne w przyszłości także wielkie czasami zawody, ale przecież te nasze oczy widzą, że Polska się rozwija. Rozwija się Rzeszów, rozwija się Gdańsk, Rzeszów. Stoję tutaj na wysokim miejscu, myślałem sobie, że to dobry symbol. Dobry symbol, bo przecież ten obiekt to nie tylko zwykły budynek, to naprawdę piękna architektura. To jest architektura ambitna, ale ambicji naszej Polski. Chciałbym życzyć wszystkim, którzy dzisiaj słusznie mają to poczucie satysfakcji i nadziei, żeby oprócz tego piękna coś było trafiło do sposobu myślenia, drogę właśnie z racjonalnego świata stanowienia, gdzie myśli się o użyteczności, o tym, że to ma służyć człowiekowi, ma dawać satysfakcję, ma przynosić radę, ma kierować myśli drugiego, ale jednocześnie musi być użyteczny. Dlatego czytując się to ciekawe piękne określenie tej instytucji Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, chciałbym życzyć wszystkim, nie tylko uniwersytetowi, temu człowiekowi w Rzeszowie, nie tylko nas, nie tylko Rzeszowie, ale całej Polsce, aby właśnie ta druga część nazwy nabrała szczególnego znaczenia zgodnie z wyzwaniami, przed którymi wszyscy stoimy. Bo przecież lubimy się pięknymi tradycjami nauki Polski. Widzimy, że na naszych oczach rosną nowoczesne centra, powstają nowoczesne kampusy, laboratoria. Chcemy jak najdalej więcej osiągnąć o charakterze naukowym, ale wiemy doskonale, że polską słabością zawsze była niezdolność albo za mała zdolność do przenikania się świata nauki, świata także sukcesów naukowych ze światem praktyki gospodarczej, z biznesem. Dlatego chciałbym serdecznie życzyć wszystkim, abyście Państwo potrafili położyć ten szczególny nacisk na słowa transfer wiedzy, ale i umiejętności, realnej możliwości. Były największe, największe zdobycze naukowe, jeśli zostaną wykorzystane w sposób umiejętny i zgodny z zasadami naukowymi w gospodarce, w praktyce, oczywiście mogą dawać satysfakcję, nie dają przynoszą potencjału. Chciałbym jeszcze Państwu, abyście Państwo w skali nie tylko rzeczowskiej, ale te niezwykłe osiągnięcia,
prowadzili przeciwdziałanie zmiany sposobu myślenia o miejscu i roli nauki. Właśnie przestrzeganie tego, co tu zdaje się, że jest w sposób szczególny dostępny, czyli powiązany z realną gospodarką, poziom powiązany z realną gospodarką. Chciałbym Państwu powiedzieć, że miałem jeszcze jedno pytanie. Parę słów o zachodzących procesach nie tylko w skali rzeczowej, całej Polski. Bo przecież wszyscy wiemy, że mamy w naszym otoczeniu, mamy w naszej miejscowości, w naszym województwie, w całej Polsce, mamy 1000 pokoleń do dumy, do radości i do nadziei. Bo wszędzie Polska się wie. Kto przez Polskę przejdzie, przez własne wojsko, przez własne gminy, może ciągle obserwować dobre zmiany, zmiany lepsze. Warto więc patrzeć czasami w ten sposób, że te zmiany lepsze, które widzimy u siebie, w swoim własnym otoczeniu, w swoim własnym zakładzie pracy, w swojej własnej gminie, czasami w własnej rodzinie, żeby to się sumowało, poczucie ogólnym narodowej satysfakcji. Żeby to się sumowało, poczucie tego, jak trudno, ale ciekawą drogę przeżyć do tej pory, jak wielkie możliwości stają przed nami wszystkimi, przed całym narodem, całym państwem, przed każdym regionem, każdym krajem, każdym gminą, każdym miastem i przed każdym z nas w wymiarze indywidualnym. Życzę Państwu, żeby tego wpłynęła do zdrowia na przyszłość. Dziękuję bardzo. I myślę, że to radość, która jest interesem po robocie w ramach Komitetu Rzeszowskich. Przewodniczę i studentom.